Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Tomaszem Węgrzynem, naszym niezawodnym przedstawicielem kontrrewolucji informacyjnej. E, witaj Tomasz. Witam wszystkich. Cicho tam, po sobie pazury yy, ostrzą. No. Proszę Państwa, zacznijmy od tematów bardzo takich, że tak powiem, bieżących. Po pierwsze, sprawa filmów Grzegorza Brauna, pokazów filmu Grzegorza Brauna, to znaczy film pod tytułem Gieczwał 1877 Wojna światów. Na razie nie jest dostępny ani w internecie. Ani w formie, na jakichś dyskach czy, czy dyskietkach są pokazy. Tych pokazów odbyło się już grubo ponad 100. Na wszystkich są tłumy ludzi, trzeba się na nie zapisywać internetowo. Kolejne co najmniej 150 pokazów jest już zaplanowanych na koniec października cały listopad i grudzień widziałem, że już są rozpisane. Myślę, że za chwilę będą terminy już po nowym roku. Popularność jest bardzo duża. Odbywają się te pokazy w różnych miejscach. Natomiast już w kilku przypadkach były problemy. Że na przykład Organizator pokazu dowiadywał się, że miejsce, które, które było uzgodnione, w którym nawet była podpisana umowa, wycofuje się, nie chce tego filmu. Dzisiaj na bardzo dużej auli na uczelni w Kaliszu miały być dwa pokazy. Ta aula chyba ma 350 czy 400 miejsc, czyli to duże, duże naprawdę pokazy. No i wczoraj okazało się, że pokazy są odwołane. Szuka się jakiegoś miejsca, być może pokazy się odbędą w jakimś kościele czy gdzieś, tego nie wiemy, bo jak, jak już będzie po pokazach, to wtedy będzie można powiedzieć. Natomiast nie wiem czy ty film widziałeś czy nie ale na pewno już o nim słyszałeś jak sądzisz dlaczego ten film budzi takie, takie kontrowersje no szczerze to się bardzo dziwię jeśli chodzi o samo odwołanie to tak się zapytał czy rura tam jakaś pękła czy tak po prostu bez powodu odwołali a nie wiem nie, nie, znam, nie znam argumentów strony odwołującej więc więc bo rura kiedyś pękła przed spotkaniem z panią Ewą Kurek, na którym zresztą pojawił się Grzegorz Braun. Spotkanie miało dotyczyć jedwabnego i miało się odbyć w urzędzie dzielnicy Praga Północ, przy ulicy Kłopotowskiego. No i przychodzimy tam i słyszymy, że rura, rura pękła. Nie? Tak jakoś nie bardzo było widać żadnych tych zniszczeń po tej rurze. No, ale to było lato, to był chyba maj albo czerwiec, więc spotkanie odbyło się na parkingu, było słonecznie, było ciepło przed Urzędem dzielnicy Praga Północ. No, myślę, że dzisiaj wieczorem pod koniec października, mimo że pogoda jest wyjątkowo dobra w tym miesiącu i dzisiaj też ma być w ciągu dnia kilkanaście stopni. No jednak chyba pokazu filmu na dworze nie będzie. Tak Kali... się zastanawiam, co, co w tym filmie może takiego być, no bo jeżeli byłoby coś poważnego, no to pewnie jakieś służby powinny angażować się, prawda? Jakieś służby powinny zakazywać, powinni do sądu, w sensie jakiś wniosek o uchylenie immunitetu reżyserowi, a przecież inni, inne osoby, które kooperowały z, w produkcji filmu, to przecież nie mają immunitetu, więc można można pewnie kilka osób złapać, wsadzić do aresztu, przetrzymywać ich bez procesu, bez wyroku, tam pół roku czy rok, pod, pod nie wiem, pretekstem propagowania nazizmu, bo to zawsze, zawsze się pojawia tego typu, tego typu argument. my by... to przeżywaliśmy już to, ale powiedz mi, czy w euro, eu, eu, Europarlamencie jest immunitet? Jest. Tak? Jest, jest, jest. Też można uchylać eurodeputowanemu No Na pewno jest jakaś procedura, no, ale te, te procedury nie są przyjemne dla prokuratorów. To się okay, <laughs> przekonali okay. w tym temacie. Okej, okay, okej, okay, dobra. Ja jednak myślę, że to nie chyba o film chodzi, tylko o jego reżysera. Dokładnie, dokładnie. To jest po prostu, tak to wygląda jak zmowa... Różnych środowisk na to, że pewną osobę trzeba wykluczać z przestrzeni publicznej, to jest dość zabawne, no bo mówimy o osobie, która jest czy była posłem w Polsce do Parlamentu, teraz jest posłem do par Parlamentu Europejskiego. Więc w zasadzie pan Brown tu z definicji jest osobą publiczną, już go nie da rady wykluczyć, no po prostu tamte środowiska powinny zauważyć, Fakty się dokonały i, i, i to już można powiedzieć za późno, żeby tego typu środki stosować. Powiem więcej, to może mieć skutek odwrotny, To znaczy jak redaktor Sulminski jeździł z filmem moje Dwabnem, no to w zasadzie były taki można było odnieść wrażenie, że on się bardzo ucieszył z tego, że w jednym miejscu jakieś środowiska żydowskie zadzwoniły i doprowadziły do odwołania spektaklu, bo potem robił marketing swojego filmu na tej właśnie kanwie, więc powiem, powiem że z jednej strony to jest głupie, że tak powiem, nie ma, najprawdopodobniej nie, nie ma, w ogóle nie ma tak naprawdę. No, co takiego musiało być w filmie, żeby takie działanie było uzasadnione? Można by tak odwrócić, tak? No, nie, nie na zasadzie, co w filmie jest, że to spowodowało, albo że tam niczego takiego nie ma, tylko w drugą stronę. A co w ogóle musiało być w takim filmie, żeby to mogła być jakaś merytoryczna podstawa do, do tego, aby em, właściciel sali. Ad hoc last minute zakazywał y, zrealizowania tego, na co się umówił wcześniej. To co w tym filmie musiałby być? Trudno sobie wyobrazić po prostu. Ale już, już, już tym bardziej trudno sobie wyobrazić, że akurat y, poseł Brown takie, ta, taką rzecz w tym filmie umieścił, która, która byłaby aż tak straszna i tak strasznie bulwersująca, że aż byłaby. Prawdziwym uzasadnieniem do odwoływania spektaklu filmu? Może, może powodem odwołania e, filmu jest fakt, że w tym seansie, w zasadzie w tych seansach, e, m, na nich ma się pojawić Grzegorz Brown i przemówić. Więc gdyby, gdyby e, niewykluczone, tego już nie sprawdzimy, że gdyby nie było zapowiedzi, że Grzegorz Brown będzie obecny w Kaliszu, to być może ten film by poszedł. Ale skoro hmm. on się ma pojawić i, i przemawiać, być może po pierwszym filmie i przed drugim seansem, no może to spowodowało, że tak jak żeśmy już ustalali, to raczej nie film jest głównym problemem dla wyższej uczelni w Kaliszu. No właśnie, to mówimy o uczelni, czyli znowu się ponawia ten motyw, gdzie uczelnia ta czy inna w Polsce czy za granicą decyduje się cenzurować debatę. Ale nie na zasadzie, tak powiem, gromadzenia zasobów aby, i środków do tego, żeby pokazywać, że ktoś w debacie się myli i żeby pokazać słuszną perspektywę, tylko na zasadzie kneblowania osoby, która, czy osób, które potencjalnie ma inne zdanie. No to, to jest takie no, antyuniwersyteckie podejście. W zasadzie to jako, jako student czułbym się zawstydzony, że moja uczelnia w ten sposób postępuje i boi się wolności słowa. No gdzie a gdzie to na uczelni powinna być ta wolność słowa. Oczywiście za wolnością słowa idzie wolność do krytyki, wolność do, że tak powiem, obalania test przeciwnika i tak no, dalej, ale to się powinno dziać na, na uczelniach. No właśnie. E, to przy okazji, e, ja tutaj zareklamuję ostatnio wydaną książkę Gierczwałd, Znaczenie dla Narodu i Kościoła Historia i Teraźniejszość. Jest to książka wydana przez Centrum Edukacyjne, e, która zawiera referaty siedmiu autorów, którzy wygłosili referaty podczas konferencji dotyczącej Gierczwałdu. E, Czerwcu tego roku. Między innymi referat Grzegorza Brauna, księdza Bielawnego, Ewy Paweli, Jerzego Zielińskiego i parę innych. Bardzo zachęcam Książka do nabycia w cepmyślniksklep.pl. No, już. Dobrze. To może przejdźmy do kolejnych kontrowersyjnych sytuacji, też bardzo aktualnych i bieżących, bo sprawa się być może rozstrzygnęła w ostatnich dniach, wczoraj czy przedwczoraj, mianowicie sprawa marszu niepodległości. Tu jakaś taka yy, nowela brazylijska się toczyła. Yy, myślę, że obie strony trochę tutaj zawiniły. Z jednej strony czuje się bardzo złe nastawienie yy, warszawskiego ratusza, co nie dziwi, yy, do yy, marszu niepodległości. Pan Trzaskowski zawsze yy, pokazywał swoją niechęć i wrogość wobec tej, tego wydarzenia, tej imprezy patriotycznej, a z drugiej strony, no też dziwna podstawa może uzasadniona jakimiś procedurami, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zgłosiło kilka. Zgromadzeń, niektóre trwające po tydzień, niektóre po kilka dni, generalnie wszystkie w tym samym miejscu, tak jakby się na wszystkie sposoby chciano zabezpieczyć przed tym, żeby ktoś inny w tym czasie się tam nie, nie, nie pojawił z jakąś inną manifestacją. No i właśnie, to raczej nie pomogło w sprawach prawnych. Ostatecznie zdaje się, jest decyzja pozytywna i, i w zasadzie nic się nie zmieniło. To znaczy, po tych perypetiach e, marsz znowu ma iść z ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego. E, tą samą trasą przez alejami ujazdowskimi, ale jero, a przepraszam, alejami Jerozolimskimi, gdzie tam ujazdowi do Jerozolimy? Jerozolima jest jednak tutaj najlepszym patronem warszawskiej alei pod palmą oczywiście jerozolimską i przez most Poniatowskiego jakbyś to, to zamieszanie wokół Marszu Niepodległości określił czy to jest tylko takie, takie taka, taka złośliwość czy rzeczywiście jest to jakiś problem jeszcze by tak wstępnie pytanie ci zadał a jeżeli by się okazało, że marsz musi iść inną trasą, to byłaby taka wielka tragedia? No, moim zdaniem nie byłaby to tragedia, byłoby to oczywiście nowe wyzwanie. Ja pamiętam, jak rozmawiałem e, chyba z ówczesnym szefem marszu, Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, e, obecnie posłem Witoldem e, Tumanowiczem. To był rok chyba 2016, a może 17, i sugerowałem zmianę trasy. Że trasa przez most tym wiaduktem, gdzie w zasadzie wszystkie hasła są wykrzykiwane nie do ludzi. Bo ludzie ludzie nie stoją, nie, nie widzą tego marszu. Lu, stoją na krótkim, ci, którzy oglądają ten marsz na krótkim odcinku przed e, e, rondem de Gola, a potem już w zasadzie ich nie ma. Czyli i marsz idzie i krzyczy swoje hasła do, do, do ptaków w parku, e, potem już nad Wisłą do ryb, o ile jeszcze jakieś ryby w wiśle pływają. E, no Poza tym jest przez długi odcinek, myślę, że jest to około, myślę, że nawet ponad dwa kilometry. Most plus ten wiadukt, ograniczony do tej bardzo małej przestrzeni, co z powodów bezpieczeństwa też jest co najmniej problematyczne. Gdyby się coś zaczęło dziać, to ludzie nie bardzo mają, gdzie się wycofać no chyba, że będą skakać z wiaduktu czy mostu, a to nie jest zbyt przyjemne rozwiązanie. Dlatego ja wtedy zaproponowałem Tumanowiczowi, żeby marsz szedł inną trasą, najlepiej przez fragment Śródmieścia i być może fragment Pragi, czyli no tu najlepszy byłby most chyba Śląsko-Dąbrowski, bo by się wchodził, no Na ale skórze, nie, jeżeli ma iść w ogóle, jeżeli pokazujesz, że jest znowu most. Jeżeli, jeżeli, jeżeli e, e, szedłby fragment pod Aleją Solidarności i potem targową koło katedry praskiej, koło takich miejsc historycznych i ważnych jak Plac Wileński, jak no, Bazar Różyckiego słynny i parę innych miejsc, to, to byłby, byłby, moim zdaniem, większy oddźwięk i, 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 i większy ładunek taki propagandowy tego marszu, że jednak idziemy wśród ludzi, idziemy przez miasto, a tak, no to cóż, tego miasta jest tylko kawałek do, do, do mostu paniatowskiego. No myślę, że nic by się nie stało, że inna trasa byłaby lepsza. No, w pierwszych latach prawie co roku była inna trasa i nic się nie stało. No właśnie, więc moja, moja pierwsza myśl jest taka, że jeśli by Ratusz zmusił, czy jacyś niecni konkurenci, którzy by wrzucili do ratusza jakąś inną. I inne wydarzenie, które by uniemożliwiło rejestrację marszu niepodległości na, na tej trasie, która ostatnio jest używana. No to jeżeli by te, te wydarzenia zmusiły y, zarząd stowarzyszenia na, na zorganizowane na innej trasie, to by to nie była tragedia. Właśnie o to mi chodzi, że, że alternatywy istnieją. Spacer od jednego ronda do miejsca na stadion no to jest jedna z wielu możliwości. I drugie, co mnie, co mnie tutaj zdumiewało, że osoby, które były zapraszane do, do mediów, do, do ro, udzielały wywiadów, podobnie zresztą też strony na Facebooku Marszu Niepodległości, wszystkie były w jednym tonie i ekstremalnie jednostronne. To znaczy Trzaskowski zakazał marszu. I to także ja się, no dobra, ja tak sobie zaczynam nawet myśleć, tak no, no, po prostu, no jak, jak zakazał? No, co to znaczy zakazał? No przecież oni, oni składają wniosek i Trzaskowski to może wyrazić zgodę albo nie wyrazić zgodę na, na konkretny event, y, konkretną trasą, tak? no ale to on nie może zakazać marszu jako takiego, tak? On może po prostu nie wyrazić zgodę na ten bądź inny wniosek. <laughs> I wszedłem wtedy sobie zobaczyć, co tam Trzaskowski napisał, i on napisał swoje uzasadnienie, które, biorąc pod uwagę, że osoby związane z Marszem i z ruchem narodowym, którzy, którzy się wypowiadali, tak jakby e, będąc rzecznikami prasowymi tego, znaczy tak de facto, a nie, nie de jure, tylko tak, tak to wyglądało, że reprezentant ruchu narodowego idzie, nie wiem, do do Tomasza Zomera na, na Ramblu i tam gada, tak jakby był reprezentantem tego stowarzyszenia i w interesie tego stowarzyszenia komentować, go komentował. <laughs> no to w takim razie cofnę się krok, krok, krok wstecz. Rafał Trzaskowski tam napisał, że było sześć wniosków, czyli sześć odrzucił. Napisał, że dwa, Jedno było przed terminem złożone, a dwa były na dłuższe na, na dłuższe te wydarzenia, w tym jedno na 16 dni. I ci, którzy bronili, że tak powiem, czy działali na rzecz tutaj stowarzyszenia, marszy i tak dalej, nie komentowali tego. Mnie to bardzo dziwiło, tak, tak szczerze powiedziawszy. Natrafiłem na, na jeden wywiad, to był wywiad w Radiu Wnet, gdzie zaproszona była pani prawnik, która reprezentuje Marsz Niepodległości i tam dziennikarz faktycznie ją dopytał, czemu tak dużo tych wniosków było i czemu na takie wielodniowe imprezy, a nie po prostu na, na, na przemarsz, no to ona to skomentowała w ten sposób, że bo była obawa, że um, ktoś inny w tym czasie zorganizuje spotkanie, co będzie potem um, od strony prawnej blokować im możliwość rejestracji. Dlatego tak dużo tych wniosków dali i tak dalej. No ale po pierwsze można pójść inną trasą w razie czego. Po drugie, znając procedury, można być gotowym, by złożyć to przed innymi. Ja rozumiem, że to zawsze jest jakiś hazard, no, ale, ale tak, tak można zrobić. <laughs> Niemniej, całość w efekcie mi niestety wyglądała po prostu jak z góry zaplanowana kampania informacyjna, chcemy się promować marsz niepodległości na sztucznie wytworzonym wrażeniu, że Trzaskowski nam zakazuje. Po prostu. Patrząc z boku, tak mi to wyglądało, jak zaplanowane działanie, żeby był taki chaos, żeby Trzaskowski faktycznie coś musiał odrzucić i żeby na tej kadwie promować się jako pokrzywdzeni przez, przez system, przez reżim, przez, przez strasznego kosmopolitycznego Trzaskowskiego. Zg Zgadzam się z tobą całkowicie, ale zauważmy, że to nie jest tylko w tym roku. Praktycznie co roku jakieś cyrki się dzieją wokół Marszu Niepodległości i właśnie zawsze chodzi o to, żeby oskarżyć no przede wszystkim sądy, że działają na pasku władz warszawskich. Bo wiadomo ekipy rządzące w kraju się zmieniają. Warszawski rząd raz jest pisowski raz platformerski. Teraz można atakować i rząd, i, 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 i prezydenta Warszawy, natomiast jeżeli chodzi o prezydenta Warszawy, no to zawsze marsz niepodległości maszerował w czasie, kiedy prezydentem Warszawy była. była Przedstawicielka lub był przedstawiciel e, prawa i, i, i nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko Platform Obywatelskich. E, tak, przy, przy, przy czym ja, ja bym tu jednak zwrócił uwagę, że w poprzednich latach były sytuacje, kiedy te działania faktycznie wyglądały, jakby były inicjowane z ratusza albo gdzieś tam z tamtych stron. Natomiast w tym roku niestety to wygląda, jakby ktoś po stronie Marszu Niepodległości stwierdził, że. W tym roku też tak musi być. Trzeba Musimy sprowokować konflikt prawny, żeby, tak. nie wiem, zwiększyć popularność. Dokładnie. No, niestety tak to wygląda. Czyli są takie w internecie sposoby, żeby zwiększyć oglądalność, i to jest właśnie hmm. przeniesienie działań internetowych na działania publiczne. Tak, i w, i w tym kontekście powiem, że bardzo, bardzo mi tak ciekawe się wydało, że pan Robert Bońkiewicz z kont tam Roty Marszu Niepodległości, czy, jak, czy, jak, czy Roty Niepodległości, jakoś tak to się tam nazywa, właśnie wysyłał dużo maili z Właśnie z tym samym komunikatem, że Trzaskowski zakazuje nam marszu, musimy koniecznie iść na marsz, musimy koniecznie wspierać marsz. Wspierajcie też nasz to tutaj. To ja o czymś nie wiem, wsparcia. to Bąkiewicz wrócił do stowarzyszenia? Nie, on po prostu zbiera pieniądze na roty Marszu Niepodległości i tą sytuację wykorzystał do tego, aby wysyłać te takie błęczuczne maile, że Trzaskowski zakazuje marszu. No właśnie. No dobrze, to temat ten. Kolejna sprawa, która. No, bul, bul, bulwersuje. Eee, co sądzisz, gdy słyszysz, że eee, eee, trzeba zapomnieć o sprawie Wołynia i o innych sprawach niezałatwionych pomiędzy polską a Ukrainą i że priorytetem dla Polski i innych krajów europejskich powinno to, żeby Ukraina jak najszybciej znalazła się w NATO i w Unii Europejskiej. No moim zdaniem ten temat powraca jak bumerang, to mniej więcej tak samo jak temat marszu niepodległości co roku, to może z mniejszą regularnością, ale też ten temat powraca. Jak przerwać to Chociaż tego chyba się nigdy nie przerwie, żeby zwolennicy takiej bezalternatywnej integracji Ukrainy z Europą i wstąpienia Ukrainy do NATO przestali używać tego no, bolesnego dla nas argumentu, że mamy zapomnieć o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Tak, to, to oczywiście to powiedziałeś w formie takiej ostrzejszej, bo to często funkcjonuje raczej w formie, że brak rozliczenia zawołyń nie może być blokadą. W ten sposób, nie, że mamy zapomnieć, tylko że możemy sobie pamiętać, natomiast mimo, że druga strona że powiem, kłamie i udaje i, i, i tak dalej, no to my mamy to ignorować i po prostu zgadzać się na, na te wszystkie integracje. I powiem szczerze, że tutaj ja tak na to patrzę. Staram się trochę teraz spojrzeć nie z takiej perspektywy jednoznacznej, radykalnej, na zasadzie, a po co nam w ogóle NATO i Unia? My przecież chcemy, żeby Unii nie było, a, a NATO byśmy chcieli, żeby było zupełnie inne. No to co myślimy w ogóle o dodatkowych integracjach, nie? Więc można by całość odrzucić tak, tak z marszu, ale powiedzmy, że spojrzymy trochę z tej, z tej perspektywy, chociaż, chociaż delikatnie mainstreamowej. To po pierwsze uważam, że temat NATO i Unia Europejska są dwa odrębne tematy. I jeżeli ktoś łączy te dwie rzeczy, to moim zdaniem robi to po to, żeby łatwiej było przepchnąć integrację Ukrainy do Unii Europejskiej. Jeśli chodzi z kolei o taką konkretną argumentację związaną z wołyniem, to myślę, że w kontekście NATO. Być może tak, można nawet powiedzieć. No tak, no, NATO jest sojuszem obronnym, nieagresywnym, Rafał. To nie, niech ci przez głowę nie przejdzie, że NATO jest sojuszem agresywnym. NATO jest sojuszem obronnym. My się chcemy bronić. Lepiej się nam będzie bronić, jak nas będzie więcej, więc lepiej nam się będzie bronić, jeśli Ukraina będzie w NATO. Więc faktycznie może nie powinniśmy tak tego tematu Wołynia eksponować w kontekście członkostwa Unii, Ukrainy do, do NATO, no bo yy, poszerzenie i wzmocnienie NATO jest w naszym interesie, bo NATO nas obroni. Tak, to taka logika. Okej, okay, dobra. Dlatego NATO na razie na bok odstawię. Może kiedy indziej o tym porozmawiamy, ale zastanówmy się nad Unią Europejską. Co oni nam mówią o Unii Europejskiej? Oni o Unii Europejskiej nam mówią na przykład, że dzięki Unii Europejskiej jest swoboda przepływu osób. Nie z uwagi na Schengen, tak jak jest od strony tej formalno-prawnej, tylko z uwagi na Unię Europejską. Wynika to z tego, że te osoby, które promują Unię Europejską, no często tę Unię Europejską traktują jako taki, taki parasol, pod którym inne rzeczy są możliwe dzięki temu, że Unia Europejska jest. Ich rozumowanie jest mniej więcej takie. Nie byłoby Schengen, Gdyby nie było chęci na integrację europejską. Nie byłoby wielu innych rzeczy związanych z Unią Europejską, jeśli by nie było Unii Europejskiej. I proszę sobie zauważyć, że mamy ten parasol Unia Europejska i chcemy bezwarunkowo tę Ukrainę do tego parasola dołączyć. Ale pod tym parasolem są takie rzeczy, jak integracja kulturalna, współpracy na niwie, tam nie, konstrukcji tych. Podręczników do historii, na przykład. Mamy jakieś partnerstwa między miastami. Mamy cały pakiet wzmacniania, wspierania wartości europejskich, wartości demokratycznych i innych takich. I nagle my do tego parasola ogólno-kulturowo-cywilizacyjnego, który promotorzy Unii Europejskiej identyfikują z Unią Europejską, mamy doprosić. Ludzi, którzy gloryfikują nazistów, tak? gloryfikują współpracowników nazistów, gloryfikują szpiega Hitlera, że tak powiem, gloryfikują tych, którzy de facto nie tylko byli nacjonalistami, ale byli nacjonalistami w formie takiej ostroszowinistycznej i tak dalej, i tak dalej. I tu, nawet na tym poziomie mainstreamowym jest ogromna sprzeczność. Otóż w sensie. Nie ma potrzeby używania naszych argumentów, tych dużo dalej posuniętych, związanych chociażby z tym, że my tu mamy kosę z Ukraińcami, bo się nigdy nie rozliczyliśmy, ale sam, sam ten fakt, że za Tą gloryfikacją bandery, banderowców. Idzie cały ten wachlarz tego szowinizmu, wachlarz tych zbrodni, wachlarz, no i co, i mamy się integrować kulturowo z nimi na poziomie, i co? Portugalczyk ma się integrować z, 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 z ludźmi, którzy gloryfikują kolaborantów Hitlera, którzy mordowali cywilów? Dlaczego ten Portugalczyk ma się z nimi integrować? Dlaczego ten Francuz ma się z nimi integrować? To jest, to jest bez sensu. Po prostu z tej pozycji tej rozumowania tego mainstreamowego to jest bez sensu. Na to mówię, to jest inny temat, bo to jest stricte sojusz wojskowy, obronny i tak więc tej perspektywy mainstreamowej już, już takiej dużej sprzeczności nie ma. Ale na poziomie integracji europejskiej to po prostu jest bez sensu. Problemem problemem jest to, że w zasadzie innej Ukrainy niż ta, o której teraz mówiłeś nawiązującej do tych tradycji szowinizmu ukraińskiego, no nie ma, że te y, tradycje jakieś takie bardziej y, spokojne, liberalne, przyjazne zwłaszcza wobec sąsiadów, wobec Polski są zupełnie marginalne albo w ogóle ich nie ma. No i y, no zgadzam się z tobą, że, że, że jak pięć do nosa oni, 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 oni pasują yy, do Europy. Jak, jakakolwiek by ta Europa była, prawda? No, w końcu my też się nie, nie, my też z naszym katolicyzmem, niektórzy uważają, że Polacy nie za bardzo pasują do tej, ten, chociaż nasz katolicyzm, jak się spojrzy na to obiektywnie, jest coraz bardziej liberalny, coraz bardziej postępowy, coraz bardziej modernistyczny, więc niedługo już nie będziemy Odstawali od, od tego, co się dzieje na Zachodzie. No tak, no, 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 no. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Rozumiem, że w sprawie Ukrainy w NATO porozmawiamy innym, innym razem. Kolejna sprawa sprawa krajowa, a nawet wręcz partyjna. Czy suwerenna Polska jako partia w ogóle jeszcze istnieje? Bo po, po pierwsze, już jakoś się niewiele słyszy o działaniach suwerennej Polski jako partii. Raczej cały czas się spekuluje, czyją przybudówką partyjną powinien być Sówpol. No to chyba to już się rozstrzygnęło, to znaczy na ostatnim zjeździe Prawa i Sprawiedliwości nastąpiło przynajmniej deklaratywnie wchłonięcie suwerennej Polski przez, przez Prawo i Sprawiedliwość. No, czy tam formalnie już to wszystko zostało dograne, no to ja tego nie wiem, ale pewnie to nie ma znaczenia, bo przecież zawsze można po prostu nowych ludzi zapisać do, do struktur PISU Czyli i, rzeczony, i, rzeczony to to pan Bąkiewicz już teraz jest w pis -ie. A Bąkiewicz zapisał się do SUV Polu tak formalnie? Tak w sensie, On chyba myślę, popisał... z pakietu Sówpolu był na listach. W... No, ale wiesz, to no, profesor, profesor Zapołowski, z którym rozmawiałeś o Ukrainie w NATO, tak nawiasem mówiąc, polecam tamtą rozmowę. Nie był zapisany do korony, a startował z list z polecenia Grzegorza Brauna, więc to nie jest takie oczywiste, jednoznaczne. Tak, więc, ale, ale tak tak, to tak czy inaczej, wydaje się, że ten temat już jest rozstrzygnięty w sensie faktycznym, a tam de jure, no to kwestia czasu i też pewnie będzie w końcu. No i tutaj bym jedynie zwrócił uwagę na to, że wcześniej suwerenna Polska była używana jako taki, e, e, że tak powiem, taka przynęta dla. E, Ludzi o poglądach prawicowych, domagających się jednoznacznego podejścia do polityki, przy jednoczesnym byciu tam trochę zrażonym do, do PiSu i tej różnej tam miałkości Morawieckiego, a w innych problemów. I to było na, nawet czasami było aż tak trochę posunięte do śmieszności, gdzie Patryk Jaki, tak ja to zapamiętałem, oczywiście to jest moja opinia, wręcz pokazywał. Program, czy to Konfederacji, czy wcześniej może nawet Korwina jako swój własny, właśnie, czy znaczne fragmenty w każdym razie tych postulatów, właśnie na takiej zasadzie, żeby nic na prawo odpis nie powstało. Mi się wydaje, że w kierownictwie PIS-u, Zjednoczonej Prawicy doszli w końcu do wniosku, że ta operacja już, już się nie udała. Że już fakty są takie, że na tak zwane prawo odpis PiS istnieje partia polityczna, że trzymania w swoich szeregach właśnie ludzi, którzy są pod innym szyldem, ale udają, że nie są pisem, ale de facto są pisem i udając, że nie są pisem, właśnie te postulaty bardziej prawicowe podnoszą, że to już po prostu nie gra, nie działa, nie udało się, może działało na początku, w końcu elektorat się zorientował, że to jest tylko szopka. I uważam, że to jest po prostu, że nastąpiła decyzja. Kończymy tą szopkę, kończymy ten teatr. Pewien etap walki na poziomie taktycznym, na prawicy polskiej się skończył. I od tej strony wydaje mi się, że tutaj mamy tak, jakby przyznanie się PiSu do, do porażki, że ten cel, czyli. Brak alternatywy na prawo odpis, jednak nie udało się osiągnąć. I tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy naszą rozmowę, bo tutaj licznik bije i widzę, że nam zostało jeszcze dwie minuty. A, mnie nie pokazuje, zawsze mi pokazywał. A mnie pokazuje, że dwie minuty. E, dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Tomasz Węgrzyn, przedstawiciel, e, no właśnie. Przedstawiciel niezmiennie kontrrewolucji informacyjnej. Żadne inne szyldy suwerenne, czy niezależne, czy, 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 czy sprawiedliwe u ciebie się nie pojawiły. To bardzo dobrze. I który, który rok działalności suwerennej Polski? Suwerennej <grych> czy kontrrewolucji? Kontrrewolucji. No to, no to nie, no to jeżeli mówisz o profilu na, 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 na Facebooku, po prostu tak zwany fanpage, no to ja to założyłem na po Wielkanocy roku 17. 17. No właśnie, czyli już ponad 7 lat. Zachęcamy do zaglądania na Facebook i tam <laughs> Państwo zobaczą, jakie jest logo Kontrabulu. zachęcam, bo jest bardzo ciekawe. Eee, dziękuję e, Tomku za, za, za rozmowę dziękuję e, a Państwa zachęcam do oglądania naszych programów na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK dziękuję za wsparcie finansowe wpłaty darowiz można kierować na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu i oczywiście zapraszam do naszej księgarni wysyłkowej, a tam książki zarówno nasze, jak i innych wydawnic. Z naszych książek pokazywana wcześniej książka o Gierszwałdzie i inne w tej serii, na przykład Druga Wojna Światowa. W tym tomie jest na przykład tekst Tomasza Węgrzyna, książka o okresach wschodnich, polecam cep oraz książki w serii Gorące Tematy, Pierre de Vilmarais, na przykład Źródła finansowe nazizmu i komunizmu, oraz kanonik Henryk Czepułkowski, Antykościół w natarciu. Są też książki naszego ostatniego prelegenta na spotkaniu na żywo w Warszawie, Ewa Marcinkowska, a jednak spisek, bardzo ważna te, książka pani Ewy, z pod tytułem Klub Bilderberg Globalizacja. I suwerenność państw, droga do nowego porządku świata. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.